W tym filmie pokażę przenośną akumulatorową zgrzewarkę punktową. Zapraszam do oglądania. Jest to urządzenie firmy BIFRC, model DH20. W plastikowym zamykanym pudełku znajduje się instrukcja obsługi, zgrzewarka, przewód do ładowania USB z końcówką typu C, elektrody oraz dwumetrowy odcinek blaszki niklowej. Maksymalny prąd zgrzewania to 650 amperów. Do wyboru jest 9 poziomów siły zgrzewania. Końcówki elektrod zabezpieczone są gumowymi nakładkami. Producent podaje, że są wykonane one z miedzi i są dodatkowo pozłacane. Uchwyt jest rozbieralny, można więc w razie potrzeby wymienić grot. Obudowa jest aluminiowa, wymiary to 103 x 83 x 29 mm. Waży 302 gramy. Wskaźnik poziomu siły zgrzewania, wskaźnik naładowania akumulatora. Poziom mocy zgrzewania wybieramy krótko naciskając przycisk zasilania. Dłuższe przytrzymanie przycisku zasilania wyłącza urządzenie. W czasie ładowania dioda odpowiedniego poziomu miga. Urządzenie może być wykorzystane jako zwykły powerbank. Wyjście to 5 V i 2,4 A. Dzięki zgrzewarce możemy teraz we własnym zakresie naprawiać na przykład akumulatory elektronarzędzi. Wykonam teraz próbę poszczególnych poziomów mocy. Thank you.
zgrzewanie akumulatorów w pakiety nie powinno z tą zgrzewarką stanowić problemu. Jest łatwa i prosta w użyciu. Wystarczy tylko lekko nacisnąć blaszki, a urządzenie samoczynnie zgrzewa. Jeżeli chodzi o wydajność, to jedno pełne naładowanie akumulatora o pojemności 5500 mAh wystarcza na około 200 zgrzewów z pełną mocą. Myślę, że to małe poręczne urządzenie jest warte uwagi, zwłaszcza że oprócz funkcji zgrzewarki może także służyć jako powerbank. Dziękuję za uwagę.